Co czyni Xpedeusa 2 jednym z najskuteczniejszych wykrywaczy metali? Musisz to wiedzieć. Detektor ten jest bardzo skutecznym wykrywaczem metali, ma zastosowanych wiele innowacyjnych rozwiązań, jednak aby wydobyć z niego maksymalne możliwości, musimy zrozumieć jego programy i funkcje, które są zawarte oto w tym panelu. Deus 2, pomimo to, że ma wiele funkcji zaczerpniętych z poprzedniego modelu Xpedeus 1, jest zupełnie innym wykrywaczem metali. Jest to bezprzewodowy, podwodny, wieloczęstotliwościowy wykrywacz metali, z unikalnymi funkcjami i większą wydajnością. Jest szybszy, głębszy i stwarza nam większe możliwości. Zajrzyjmy zatem do serca detektora, do jego panela, gdzie zawarte są wszystkie ustawienia i funkcje, jak również gotowe programy fabryczne. Klikając funkcję opcje, mamy do wyboru kilka funkcji, które ułatwiają nam również pracę z tym detektorem. Na pierwszym planie mamy przycisk audio. Po jego wyborze mamy wyjście audio, taką funkcję, która jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli zaczynamy pracę ze słuchawkami kostnymi, bezprzewodowymi czy na kabel, musimy odpowiednio kliknąć przycisk, aby słuchawki połączyły nam się z panelem. Robimy to poprzez klikanie na tą strzałeczkę. Zobaczcie, tu jest ikonka słuchawek kostnych, tutaj słuchawek na kabel, a tutaj słuchawek bezprzewodowych. Ja pracuję na głośniku zewnętrznym, no i też pokazuje to ta ikonka. Regulację głośności robimy przyciskiem plus lub minus. Możemy wybrać sobie typ audio. Typ audio square to są nowe dźwięki stosowane w Deusie 2 lub dźwięk typu PWN. To jest dźwięk, który znacie z Deusa numer 1. Wyjście audio. No i tutaj przycisk equalizera. Equalizer pomoże skorygować nam akustykę ustawień głośnika w panelu, jak również słuchawek na czterech pasmach, co ułatwi nam dostosowanie odpowiedniego dźwięku do naszych preferencji słuchowych. Kolejne funkcje, jakie mamy dostępne, znajdują się po naciśnięciu konfiguracji i na pierwszym planie zaraz pokazuje nam się tutaj profil. Profil, czyli to, co widzimy na panelu. Mamy profil tradycyjny, jak również profil związany z wykresem graficznym. Ja przełączyłem w tej chwili na ten wykres. Zobaczcie, jak to wygląda. O, tak będzie wtedy wyglądał panel, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania i ten wykres będzie w postaci linii graficznych przedstawiany na tym panelu. Wracamy z powrotem do ustawień. Go Terrain, następna funkcja, no to jest funkcja, która jest stworzona na nasz telefon. Jest to aplikacja, gdzie możemy zapisywać współrzędne, gdzie możemy robić tracking swojego chodzenia i wiele tam innych przydatnych rzeczy do poszukiwań. Skan częstotliwości, jest to funkcja automatyczna lub ręczna. Funkcja ta dotyczy głównie Deus Mono programów, gdzie indywidualnie możemy dobierać pojedyncze częstotliwości, no i wtedy przy takim skanowaniu jakby detektor szuka nam czystego kanału, gdzie nie ma zakłóceń. Aktualizacja. Tutaj jeżeli planujemy robić jakieś aktualizacje, no to musimy wejść w tą funkcję. No i zatwierdzić aktualizację, podłączyć kabel do komputera i ściągnąć aplikację do aktualizacji oprogramowania, którą znajdziecie na stronie producenta. Jest to zupełnie nowa apka, która jest dedykowana tylko i wyłącznie do Xpedeusa 2. Tutaj jest taka funkcja bardzo ciekawa. W momencie, kiedy wybierzemy tą funkcję nurkowania właśnie, blokujemy panel. Jest to spowodowane tym, że praca pod wodą i ciśnienie może poruszać klawisze, natomiast w tej chwili są klawisze, zobaczcie, zablokowane, nic tutaj nie mogę zrobić. A żeby je odblokować, musimy nacisnąć trzy kółeczki, które są na dole po kolei. Raz, dwa, trzy. I zobaczcie, panel został odblokowany. Do dyspozycji mamy też funkcję wyświetlacza. Możemy ją włączyć lub wyłączyć. Ewentualnie wybrać długość czasu podświetlenia monitorka. Po tym czasie automatycznie on nam sam wygaśnie. Pod funkcję to kontrast możemy sobie
po swojemu ustawić jego ciemność lub rozjaśnić, czy też funkcję jasności ściemnić. Oczywiście jest też funkcja parowania. W bardzo prosty sposób możemy sparować słuchawki, cewkę, czy też propointer. Po sparowaniu propointera Mi 6 mamy fajny zestaw bezprzewodowy. W momencie, kiedy włączymy propointer Mi 6, odcinamy funkcję panela, a główną rolę sterowania przyjmuje oto ten propointer, a sygnał dźwiękowy słyszymy w słuchaweczkach. Do wyboru mamy też 19 języków. Możemy wybrać, w jakim języku ma być obsługiwany panel. Ja oczywiście wybieram język polski. Xpedeus 2 posiada szeroką gamę programów fabrycznych stworzonych do każdych warunków panujących na lądzie, jak również pod wodą. Część z tych programów wykorzystuje niskie i średnie częstotliwości w zakresie od 4 do 14 kHz, natomiast kilka z nich pracuje na wyższych częstotliwościach w zakresie od 24 do 40 kHz. Kombinacja tych częstotliwości pozwala na to, aby detektor pracował bardzo stabilnie w różnych warunkach glebowych z maksymalnie jego wydajnością. Prezentację dokonam na podstawie programu bazowego, podstawowego, który jest skierowany do wszystkich użytkowników. Program podstawowy zawiera w sobie niskie, średnie i wysokie częstotliwości i doskonale identyfikuje obiekty w glebie. Osobiście uważam, że program podstawowy jest bazą wyjściową do kolejnych programów, które będę nazywał specjalistycznymi, do poszczególnych terenów, rodzajów gleb i miejsca, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania, z dodaniem odpowiednich funkcji, które tworzą ten wykrywacz jako wyjątkowy. Zapamiętajcie bardzo istotną informację. Wszystkie programy, które tutaj są zawarte w panelu Xpedeusa 2, mają uśrednione parametry, czyli musimy je zmienić, dostosować do odpowiednich warunków, aby uzyskać maksymalne możliwości tego detektora, czy też tych programów. Aby skonfigurować główne ustawienia wykrywacza, wchodzimy w menu ustawień. W momencie, kiedy wejdziemy, od razu ujawnia nam się dyskryminacja. Możemy ją zmienić przyciskiem plus i minus, także dyskryminację możemy dostosować pod siebie. Dyskryminacja ma tryb eksperta. Klikając ten tryb, wchodzimy w zaawansowane funkcje i tutaj mamy do wyboru tak, full tony, możemy pracować w full tonach, do poziomu zaraz wrócę, to Wam powiem więcej, 5 tonów, 4 tony, 3 tony i 2 tony. Jeżeli chcemy uzyskać tryb 1 tonu dla wszystkich przedmiotów, które kopiemy, będąc w trybie 2 tony, musimy wejść w funkcję poziomu żelaza i obniżyć ją do zera. Wtedy nasz detektor będzie wskazywał wszystkie przedmioty średnim tonem, czy to metale kolorowe, czy też żelazne. Nowością w tym detektorze jest nowy tryb dźwięku o nazwie poziom. Generuje on dźwięki o natężeniu wysokim, kiedy przedmiot jest przy cewce, natomiast im bardziej oddalony jest przedmiot od cewki, te dźwięki są cichsze, słabsze. Tryb poziom ma też funkcje eksperckie, które pozwalają nam zwiększyć natężenie dźwięku lub je zmniejszyć przyciskami plus i minus. Jaki wybrać dźwięk i tony? Ciężko mi Wam jest podpowiedzieć, natomiast zachęcam Was do tego, abyście sami przeprowadzali testy. Wybierając różne tony, podrzućcie kilka przedmiotów metalowych, czy też wykonanych z różnych stopów, abyście wiedzieli, jak detektor zachowuje się. Będzie to dla Was cenna podpowiedź, która poskutkuje na pewno bardziej efektywnym poszukiwaniem. Kolejna rewelacyjna funkcja o nazwie kapsle. Funkcja ta pozwala skutecznie odrzucić zardzewiałe kapsle od piwa i innych butelek szklanych. Odrzucanie możemy regulować od 0 do 5. Ważna uwaga, im wolniej będziemy przemiatać cewką, tym skuteczniej detektor odrzuci zardzewiałe kapsle. Notch jest mega zaawansowaną funkcją, która jest uzupełnieniem dyskryminacji. Umożliwi nam odrzucanie niepożądanych obiektów.
Jak w praktyce wygląda użytkowanie funkcji Notch? Dla przykładu użyję koksu i monety. Rzucam koks pod cewkę, zróbcie tak samo. Cewką nad koksem przemiatajcie kilka razy. Uzyskacie wartość 23-25 ID. Wycinamy wartość 23-25. Pod koks kładziemy monetę i przeciągamy cewkę. Jaki jest wynik? Koks nie jest widoczny dla wykrywacza, natomiast detektor widzi skutecznie monetę. Użytkujcie rozsądnie funkcję wycinania. Zwróćcie uwagę na wartość, jaką pokazuje wykrywacz folii, jak również drobnego złota. Są to wartości zbliżone do siebie. Jeżeli o tym nie będziemy pamiętać, to przez naszą nieuwagę, wycinając folię, możemy również wyciąć drobne złoto, które nie zauważy detektor. Kolejną bardzo przydatną funkcją podczas poszukiwania jest wyciszacz. Jest to rodzaj filtru, który eliminuje trzaski spowodowane przez żelazne przedmioty. Regulowany jest w zakresie od 0 do 6. Czułość urządzenia waha się w zakresie od 0 do 99. Najczęściej stosowany poziom czułości waha się od 70 do 90. Mniejsze czułości zaleca się w terenach zaśmieconych lub w pobliżu linii energetycznych, ogrodzeń czy stacji radiowych. Możemy wyregulować sobie głośność żelaza. Jednym z głównych atutów wykrywacza metali Xpedeus jest jego szybkość. W momencie, kiedy nastawimy reaktywność na poziom 5, detektor reaguje na blisko leżące koło siebie przedmioty z szybkością kałasznikowa. Jeżeli chcemy, aby ten detektor był bardzo głęboki, zmieniamy reaktywność na poziom 2 lub niżej 1, ale wolniej przemiatamy cewką. Program drugi i trzeci, czyli czuły, zbudowany jest na tej samej platformie, z wyjątkiem tego, że program trzeci pracuje na multitonach. Program stworzony został dla miejsc wysoko zmineralizowanych i zaśmieconych w celu szukania drobnych przedmiotów. Programy te zbudowane są na średnich i wysokich częstotliwościach z fabrycznie ustawioną niską dyskryminacją, czułością 90, skokiem częstotliwości 5, głośnością żelaza 3, reaktywnością 2,5, taką uśrednioną, co daje tutaj też szybkość temu wykrywaczowi, sygnałem akustycznym 4. Na pasku dyskryminacji został wycięty poziom od 23 do 25, co daje większą stabilność pracy temu detektorowi. Kolejny program, tak zwany szybki, dedykowany jest dla osób, które będą szukały w mocno zanieczyszczonej glebie żelazem, jak również wysoko zmineralizowanej. Połączenie trzech funkcji w tym programie daje niesamowitą precyzję w identyfikacji przedmiotu i dobrej separacji. Mowa jest tutaj o dźwięku, który musi być ustawiony w trybie próg, reaktywność minimum 3, jak również dźwięki typu square. Program PARK stworzony jest z myślą o miejscach mocno zanieczyszczonych. Typowe parki, jakieś plaże czy miejsca, gdzie człowiek mocno nabrudził. W programie tym wykorzystano niskie i średnie częstotliwości, a maksymalna częstotliwość to 24 kHz. Następny program głęboki stworzony jest na bazie niskich częstotliwości i maksymalnie wykorzystuje 14 kHz. Zaprojektowany jest taki sposób, aby lepiej lokalizować przedmioty o dobrej przewodności. Idealnie nadaje się do szukania zakopów, skarbów, większych skupisk monet. Stabilność gruntu w tym programie ustawiona jest na poziom 1 i aby zapewnić w miarę dobrą, komfortową pracę, jednak należy pamiętać, że musimy tutaj bardzo dobrze dostroić wykrywacz do gruntu. W jaki sposób to zrobić? Naciskamy klawisz oznaczony czerwonym kwadracikiem i pompujemy. Program Deus Mono stwarza nam możliwość wyboru pojedynczej częstotliwości w zakresie od 4 do 45 kHz. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu i programy fabryczne zbudowane na trybie wieloczęstotliwości wzbudzają się, nie dają stabilności, możemy wybrać właśnie jedną z tych częstotliwości i zbudować swój własny program, który będzie bardziej stabilniejszy. Deus Mono zawiera wszystkie funkcje, które pozwolą nam poprawnie skonfigurować program.
Program ósmy przeznaczony jest do poszukiwania złota. Bazuje na maksymalnej częstotliwości 40 kHz. Niesamowitą rewelacją, na którą musicie zwrócić uwagę, jest program Relikt. Jest to program, który działa w trybie all metalu z tak zwaną dyskryminacją wielkościową. W celu zwiększenia głębi penetracji tego detektora zastosowano tutaj niskie i średnie częstotliwości z maksymalną częstotliwością 24 kHz. Dyskryminację tą możemy wykorzystać do poszukiwań w taki sposób, że możemy eliminować małe przedmioty. Wystarczy, że uniesiemy tylko cewkę 10-15 cm nad ziemią. Detektor nie będzie widział tych małych przedmiotów. W momencie, kiedy będzie większy obiekt w ziemi, zasygnalizuje nam to dźwiękiem EID na monitorze. Dla miłośników poszukiwań w wodzie i na plaży zostały stworzone kolejne programy o nazwie Nurkowanie i Plaża. Bazują one na miksie wysokich częstotliwości. Odpowiednia kombinacja funkcji pozwala na to, aby skutecznie prowadzić pracę w wodzie i na plażach. Nowością, która została zastosowana w DUSie 2, jest tak zwana czułość solna. Czułość solna ma tą zaletę, że redukuje fałszywe sygnały związane z wodą morską, w przeciwieństwie do ogólnej czułości, która działa na wszystkie cele i wszystkie sygnały. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Ja uciekam do lasu uczyć się pracy z tym detektorem.